Siemaneczko, z tej strony Łubyszek, ale kupiliśmy sobie wiatrówkę Makarow Burner PMX, replikę Makarowa. Tak wygląda, tu mamy bezpiecznik. Teraz mógłbym wystrzelić, ale nie będę robił hałasu. Oczywiście wiatrówka jest pusta. Tak, żebym strzelił na pusto. Mamy. O, teraz bezpiecznik jest włączony. Jak widzicie. Może mi się uda Wam pokazać, jak dobrze pójdzie. Gdzie się wkłada nabój CO2. Tylko jeszcze. Wiadomo, jedną ręką to samo można, ale. Może się uda. O, dobra, udało się. Tu mamy miejsce na nabój CO2. Do wiatrówki. Mamy do niej kulki. Złote 4,5 mm. Waga 0,5 g. Staram się złapać ostrość, żeby można było przeczytać. Tak jak widzicie, klucz imbus, żeby odkręcić. Żeby odkręcić i wyjąć nabój CO2. Tutaj odkręcamy nabój CO2. Wyjmujemy tędy. O. Aha, ostrość oczywiście jest złapana, dobra. Teraz to zamknę. Zamknięte. Mamy zabezpieczone. Także nie będziemy strzelać, nie będziemy hałasować. Bardzo ładnie wygląda. Może uda mi się pod światło, o, dokładnie wszystko wyłapać, żebyście zobaczyli sobie, jak wygląda i dokładnie. Może się uda. Ostrość. O. Z ostrością to tu cienko będzie. Jest, udało się. Ostrość złapana. I tutaj w tym miejscu, a to jeszcze właśnie. Muszę od tego magazynek pokazać. Magazynek mamy dokładnie tutaj. Tu ładujemy kulki. Kulek nam wchodzi 17 sztuk. Więc moja wiatrówka Makarow wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie się prezentuje. Jeszcze Wam trochę o niej powiem. Tak a propos. Dane techniczne dokładne Wam przedstawię tej wiatrówki. Kaliber 4,46 mm. Celność rekreacyjna, wiadomo. Nie strzelamy do zwierząt, ludzi. Do niczego, co żyje, do żadnych stworzeń. Wyłącznie strzelamy w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. Z dala od ludzi, z dala od zwierząt, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. Bo tą wiatrówką można zrobić krzywdę. To od razu uprzedzam. Udajemy się w takie miejsce, gdzie nie ma żywej duszy, jak to mówią. Pojemność magazynka to jest 17 sztuk. Prędkość początkowa w milisekundach to jest 120. Typ spustu DASA. Double action, single action. Podwójnego pojedynczego działania. Wymaga zezwolenia? Nie. Nie wymaga zezwolenia, od razu też mówię.
że nie jest potrzebne zezwolenie, żeby posiadać taką wiatrówkę? Ilość bezpieczników 1. Typ bezpiecznika. Bezpiecznik manualny, czyli to, co Wam pokazywałem tutaj. Teraz mamy odbezpieczone. Widzicie? A teraz zabezpieczamy. No, bardzo ładnie wygląda naprawdę. Jeszcze tylko za jakiś czas może pokażę film ze strzelania z tej wiatrówki, ale to jeszcze trochę potrwa, zanim taki film zrobię, bo wiadomo, praca, inne gadżety też się pokażą. Na pewno będzie notebook niedługo, filmik z notebooka, ale to swoją drogą. Oczywiście teraz ostrości nie łapie kamera. Z czego jest tworzone? Materiał układziny, tworzywo sztuczne, polimer. Długość całkowita w milimetrach 160. Masa w gramach 270. Także to są wszystkie dane techniczne na temat tej wiatrówki. A za jakiś czas, tak jak mówiłem, będzie okazja, żeby sobie z niej postrzelać. Także drodzy kochani, a i jeszcze cena tej wiatrówki. Jeżeli Wam się dobrze uda wyhaczyć taką wiatrówkę w Lombardzie albo gdziekolwiek indziej, to możecie zapłacić od 90 zł do 70 zł z kulkami, tak jak tutaj macie, z instrukcją i ze wszystkim, z samą resztą. Tylko nabój co nie dostaniecie. Nabój co do tej wiatrówki kosztuje bagatela złoty 30, złoty 31 nabój co. Ja tych naboi co trochę mam. Teraz może uda się pokazać, bo nie chce mi się wyciągać wszystkich. Łap. Złoty 30 sztuka, no to sobie wziąłem kilkanaście sztuk. I tak, moi kochani, kończymy ten filmik. Pozdrawiam Piąteczka WB Szakal. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Dzięki wielkie za to, że oglądacie mnie. Mam nadzieję, że to, co Wam przedstawiam i pokazuję, podoba Wam się. I będzie wiele ciekawych innych filmów. Ale najbardziej będzie ciekawy ten z tego, jak będziemy z tego strzelać. Także za jakiś czas, podejrzewam, będzie film ze strzelania z wiatrówki Borner PMX. Oczywiście zawsze pamiętajcie, strzelamy tam, gdzie nie ma ludzi, nie ma żywej duszy, zwierząt, w miejscu bezpiecznym dla otoczenia i dla siebie, żeby sobie też nie zrobić krzywdy tą wiatrówką. Ta wiatrówka nie wymaga zezwolenia, ale przede wszystkim bezpieczeństwo nasze i innych. Nie strzelamy do nikogo z tego ani do niczego żywego. Tylko do tarczy papierowych lub metalowych i to wszystko. To jest do rekreacji. Także Piąteczka, pozdrów, Szakal. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.